Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maro Kubragie, a to jest kolejny materiał z mojej premierowej serii, czyli Wolverstein Young Blood na maksymalnym poziomie trudności, czyli wymagającym Ultra Hardcore Mode. Muszę się jakoś tam dostać, ale jeszcze nie wiem jak. Może od tej strony, możliwe. Mnie chyba nie było. Znowu to propagandyczne nagrania. W sensie, by znaleźć generała, bo już go widziałem. Take a chill pill, sis. I'm on my way. Spoko. Się wymyśli. Nawet go widzę na mapie. Dobra. Nie wyszło. O Jezu. Dobra, dałem dupę teraz. Oj. Dobra, to tyle było, jeżeli chodzi o... Przeszkoda po tym, dzięki której mógłbym się ukryć. Keep it up, sis. You're a goddamn champ. Dawaj lasem najwyżej. Ojeju. Dobra, ukryjmy się, bo za bardzo jest za bardzo na otwartym terenie. Kolej krok balon. Nie. Musimy wyciągnąć tą broń. I to nie jest dobry powód, żeby tutaj nie było. No trochę jest tutaj, powiem wam szczerze. Ojej, nie mogę teraz słuchać, nie mogę przeczytać waszych komentarzy. Tylko z tego powodu, że to jest aktywna pauza. Muszę ich namierzyć. O nie, ten zastrany robocik. Ten padł. On też padł. Będziemy się wycofywać, ale przy okazji będziemy ich zdejmować. No, na razie jest czysto. O nie. Właśnie, to jest właśnie główna przyczyna burdelu na imprezie. Czemu ja zawsze go muszę załatwić na samym końcu? Grzechu, co jakiś czas spada u ciebie klatka na live'ie. Ale to Ned jest chyba, ale to nie jest częste. Aha, nie wiem czemu, powiem ci szczerze. Możliwe, że przez internet. To nie jest wina chyba samej gry, czy tam wymagań sprzętowych, no bo wiecie, że gramy na praktycznie potężnej karcie graficznej. Także mi się wydaje, że raczej to nie jest wina karty, nie? Tylko po prostu, no internet nie, już nie, moi widzowie to już wiedzą, że mój internet nie jest wysokich lotów, to tak delikatnie rzecz ujmując. To mnie tutaj denerwuje, wiecie, że oni się cały czas tutaj respią na tych arenach. To jest trochę irytujące. Przecież ich tutaj wszystkich wybiłem i nagle później poszedłem, sprawdziłem dokumenty. Nagle znowu się oni pojawili tutaj na danym tym. Na danym terytorium. Tam też już nie przejdę. To jest nawet ten drut. Teoretycznie mamy tu jakiś komputer. We got our hands on that fancy Enigma machine, Abby. Okej, okay, nie wiem co teraz zrobiłem, ale dobra. Dobra, tutaj raczej też nic nie znajdę. Musimy się udać tam, do tej miejscówki. Chyba przez jakiś przypadek chyba znalazłem jakąś część związaną z daną misją.
Ale to już wam nie powiem. Nie wiem, czasami nie chodziło o jakiś laser, o ten laser, ale mogę się mylić. Tylko teraz jak mam tam przejść? To jest dobre pytanie. Chyba, że przez te budynki mam się jakoś przedostać. Na pewno i przez tą bramę. Chyba, że tu. O właśnie. A nie, to jest chyba tylko pomieszczenie z bronią. To ta dyskietka też jest zablokowana. Tu nie przejdę, także tutaj raczej nic nie zrobimy w tej kwestii. Chyba, że na ten dach, ale też... Na dach weszłam, ale czy mi to cokolwiek dało? Może? O, patrzcie. Tego się nie spodziewałem. Tutaj akurat mnie nie było definitywnie. Chyba tutaj będziemy mieć dodatkowe monety. Fajnie. Teraz sobie zobaczmy, czy coś możemy sobie ulepszyć. Teoretycznie jeden punkt jest. I mamy trochę tych monet. Może by było sobie ulepszyć ten pistolecik. Tempo. Chyba, że tutaj jeszcze tą lunetę byśmy sobie jakąś fajniejszą, ale mi się wydaje, że ta luneta jest fajna, dobra, którą mam. Tą. Nie, ta będzie jakoś lepsza, mi się chyba wydaje. Dobrze, weźmy sobie. Czemu mnie, zobaczymy. Na czym ta moneta, znaczy jak ta luneta będzie spróbować. Tak, tu mam jeszcze jeden punkt. Umiejętności, jak to tak nazywam, nie wiem jak tutaj w tej grze się tak naprawdę zwie, ale już i tak nic nie ulepszymy. Już wszystko jest praktycznie na więcej niż jeden punkt. Także tutaj sobie zdaruję. Czy ja wiem? No dobra, pobawmy się. We're the Blazkowicz sisters, Jess. If it ever comes to that, we will deal with it. Zobaczymy, jak sobie będzie radzić ten celownik. Ojej, to była amunicja. Dobra, tak czy siak i tak się przedaliśmy tutaj. Jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Co to jest za broń? O, to jest miotacz ognia. Tego nie korzystałem jeszcze. To jest też bardzo dobra pukawka. Dobra, i jesteśmy na terenie, którego nie sprawdziliśmy. Na razie wrogów nie widać, ale to się może zmienić. Najpierw sprawdzimy sobie, czy tutaj coś jest. No właśnie, do tego jest zdolna ta pukawka, ale jak mówię, no wolno się poruszamy nią. Na razie sobie wezmę normalnie. Dobra, później może jak będzie się coś działo, to po prostu tutaj wrócę. Nic ciekawego tu nie ma. Ja też coś ciekawego. Ej, jak serio, jak ona gwizda, to zazwyczaj myślę, że gdzieś tutaj jest jakiś przeciwnik, nie? Jak tam mam wejść na górę? Ja bym to rozwalił. Anfrage bestätigt, Kommandant. Dobra, definitywnie tam coś się będzie działo, także wezmę sobie ten miotacz ognia i spróbuję się przeżrzeć na drugą stronę mapy. Zobaczyć, co nam tam ciekawego mamy, jeżeli chodzi o przeciwników. Aczkolwiek tej amunicji tutaj za dużo nie mam. Wiem szczerze. Co się stało? Ej! Nie wiem, co się spaliło. Potrzebuję tutaj przejść. Czy ona też została? To nie może być. A dobra, pomogła mi. Back up on the horse, baby. Nie wiem, co się stało. Dobra, zostawmy już może ten miotacz ognia. Pójdź, może przejść od innej strony. Beczki z amunicją niestety nie. Ale chyba nie przejdziemy tutaj. A nie, przejdziemy. Dobrze, najpierw sprawdźmy, co tutaj można znaleźć. O! Chyba dodatkowe monety, fajnie.
ale jest akurat czysto. Odpowiem życia i to wszystko na razie. Dobra, bijemy na górę. Zobaczmy, co tutaj ciekawego można znaleźć. O! Dobra, mam przeciwników. Chyba spróbuję może nie na rozgrubę, tylko na po cichu to ogarnąć. Super. Zanim ja wyciągnąłem ten top, to mnie załatwił. Załatwiła go. Tak, aha, czyli to doszliśmy do ważnego pomieszczenia. Dostęp do blokowane, zdolność postaci. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Zdolność postaci, ale i tak mam jeden punkt tylko do dyspozycji. Tutaj nic nie zrobimy w tej kwestii. Mięśnie? Też nie. Dobra, na razie olejmy sprawę. Teraz tak, co tu mogę znaleźć ciekawego? Mogłoby mnie zainteresować. Dobra, jest dyskietka. Okej, okay, dodatkowe monety, aż 100. Pięknie. Dobra, mam cel pistoletu. Szybkostrzelnego. Energia plus 5. No, na razie nic wartościowego związanego z fabułą. Ale schodzę jeszcze na górę, ale nie, na górę nie przejdziemy, bo są kratki. Tutaj prawdopodobnie coś może być. Energia. Kurczę, biuro jakby Hitlera. Jakiś generał typowo przebywał. Dodatkowa energia i tutaj się dowiemy pewnie czegoś ciekawego. Odpowiedź, skrzynia Gestapo w Małym Berlinie. Okej, okay, odszyfrujmy. Zaktualizowałem szyfry skrzyni Gestapo w Małym Berlinie. Pierwsza przy szpitalu ma teraz kod 8055. Druga przy ośrodku przesłuchań jest ustawiona na 9317, a ta ostatnia na moście to 1234. Sebastian wybierał. Okej. Okay. Sebastian wybierał. Dobra, mamy kod do jakiejś skrzyń. Ja nie przypominam sobie, żeby po drodze były jakieś owe skrzynie, do których potrzebujemy kod. Dobra, delikatnie rzecz ujmując, tutaj też już nic nie widzę. Także olejemy sobie sprawę, wychodzimy stąd. I tam jeszcze trzeba sprawdzić drogę, tam gdzie był ten autobus. Tam będzie dalsza część lokacji. Prawdopodobnie. I tak tam musimy przejść i tak. Tak, ja spróbuję to po cichu jakoś ogarnąć. Ja nie wiem, czy da radę. Ej, coś mnie tu cały czas zdejmuje. Jak my to denerwujemy? Muszę szybko stąd uciekać. Nie wiem, czy tam gdzieś nie ma snajpera. Ej, wiecie o co chodzi, Benie? Wiem już, widzę gnoja na moście. Back in action. I'm ready to go, sis. Nie, powiem wam szczerze, że ten celowi pierdzi do dupy. Shit! They fucking got me, sis! I need help! I'm knocked out, so... Can you help me out? Tam jeszcze jedno skrzydło. Hey! Where are you, so? I need assistance! Mam tyle pancerza, ona nic nie robi. I'm down! Reckon you can give me some help? Żal. Tam się próbuję przedostać, ale nic tego nie będzie. They fucking got me, sis! I need help! Muszę też zmienić ten celownik, jest taki słaby. I'm on! I'm ready to go! Hell yeah! Ja nie widzę, co się tam dzieje. Ale gościu wali do nas ciężkiej broni. To dlatego mamy problemy. Chciałbyś tam jakoś przedostać.
Bo na tym poziomie tym gościem zdejmuje po prostu na strzał. To jest nie ma ciekawego. Chyba, żebyśmy tutaj pozbierali pancerze. O nie, nie, nie ma sensu, dzisiaj wracać, by się zespili przeciwnicy. Muszę się tam jakoś szybko... O nie, pierwsze to zrobimy. To wejdźmy sobie do ustawień i zmień ten celownik, bo jest taki badziewny. Gdzie on jest? Poproszę ten. Okej, okay, to ma najlepszy. Dobrze. Ale nie sam tej broni tylko. Chyba że. Ej, ile gościu wytrzymał. You got it! Nie wiem, strzelił mam niego plus czy jak? Jakaś padaka. Ale to nie jest częsta, no dobra, to czytałem. Ile dziś zgonów zaliczyłeś? Bo nie było mnie cały czas na live'ie. Nie, nie zginąłem dużo, bo mi pomogła nasza siostra, jeżeli licząc, wiecie, te zgony, które wiesz, giniemy od razu i musimy mapę wczytywać na samym początku, to ani razu. A jeżeli chodzi o te zgony, że musi nam siostra pomóc, to... To było może 7. Dobra, zróbmy tak. Coś mi się wydaje, że nie ma co walić na dystans od tego gnoja. Mogę jakoś szybko to ogarnąć. Tak jakoś wiecie. Chyba się. Nie, nie ma sensu, nie wiem, co za dużo tak kuje. Może tutaj szybko przejdziemy. Back in the fight. Let's show some Nazis. Thank you. Check your armor needs to fix him, Jess. Back up on the horse, baby. Let's go. Take out those Nazi assholes. No to ja pierdykam, jaki żal. No teraz już 12 razy kajtłem. I'm up and ready to go. Jaka paranoja. Co oni tu mają za amunicję? I need some assistance, so. Mają mnie zupełnie na strzał. A nie, to nie jest. Dowaliłem do niego. Przejdziemy tego teraz. Tego się cały czas nastruje z metacza ognia. Jaka para... Co oni mają czaszki. Nie wygramy z nimi. Dlatego cały czas do nich strzelam i nic to nie daje. Nie wiem, czy damy radę to po prostu... Wiecie, jakoś ogarnąć po cichu. Tak muszę tam jakoś przejść. I tak nie mam szans z nim walczyć, muszę się wycofać. Oni mają czas na głowanie. Tutaj muszę poszukać. Muszę jakoś przejść na górę. O Jezus! Widzicie to? Dobra. Nie damy rady tu. Czegokolwiek zrobić. Dobra, wycofać. Naprawdę. Nie mamy szans. Ja nie wiem, jak mam tam przejść znaleźć ten dokument. Druk jest za silny niestety. Chyba, że tutaj wejdziemy. Ojej, jej musimy pomóc.
Kurna wać. Ciężko byś miał bez niej. Troszka taka ostatnia deska ratunku. Ale dziś zgonów zaliczył. A dobra, to już czytałem. No, tu masz rację, tylko teraz tego jej pomóc. A dobra. Straciliśmy jedno żyćko. No bez tej siostry by było jak bez ręki tutaj na tym poziomie. Może tutaj uda nam się przejść. Bo nie mamy z nimi nie mamy z nimi szans za bardzo z tymi przeciwnikami. Tylko naprawdę nie wiem, jak mam się tam przedostać bez walki z tymi. Chyba tutaj nie damy rady ogarnąć tematu. Muszę się już tutaj wycofać. Niestety. Jeszcze pomyślę, ale trzeba przejść przez tego robota. Dobra, spróbuję zaryzykować. Po cichu tym razem. Może na szybko coś ogarnąć. Mam co do strzelby. Kurna, on ma nas na strzał, no. I'm down, so need assistance. Come help me, sis! I need you! Hey! Jeszcze z tego karabinu cię chcę zobaczyć. Let's go! We don't make it back! Nie no, ten nie zdejmie. No. No właśnie. Teraz jak uciec przed nim? Chyba tutaj aż poszedłem. Tak patrzę, gdzie mam, gdzie jest ten dokument. Tutaj nie ma żadnego wejścia. Kurczę, i tak nie przejdę, i tak nie przejdę. Stąpam, powiem wam, że po cienkim lodzie, jeżeli przeciwnik jest zdecydowanie za silny. Przydałoby się, tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. Cześć. Nie damy rady tutaj, słuchajcie. Chyba, że nie. Teraz się modlę, żeby to przejść. Wiesz, co tu się dzieje. Nie przejdziemy tej misji. Chyba i tym samym uwaliliśmy ją. Dobra, misja się nie udała, słuchajcie, tym samym. No ale i tak już nie miałem co robić na dalszej części, bo przeciwnicy byli za silni. Niepotrzebnie prałem do przodu, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że postępy się zapisały akurat, bo tak to będzie słabo. Jeżeli się zapisały, to musimy szybko się wycofać. Nie mamy szans na tym poziomie tutaj postaci. Niestety. Poziom trudności. Tak. Nie, gościu, wszyscy goście mieli czas. This is where Nazi officer Lenz's apartment should be, right? Yep. Let's look for it. No i wszystko musimy od nowa. Słuchajcie. Także ja sobie to, słuchajcie, już poza nagraniem ogarnę. A tak to tutaj już zakończę materiał. Bo już nie ma sensu się bawić od początku. No jak mówiłem, to jest to, że jak zginiecie, macie niby te trzy życia, ale jak zginiecie już totalnie, to to jest po was. Trzeba się po prostu wycofać i zaczynać jakieś inne misje, a tutaj wrócić, jak będziemy na odpowiednim poziomie postaci. Tak to nie było sensu. Dobra, tutaj wam podziękuję
zobaczymy się na następnych materiałach. Ja po prostu na następnych live'ach zobaczę się już z wami. No, nowa musimy grzechu. Na następnym materiale po prostu zobaczymy się już. Ja to wszystko sobie przejdę poza nagraniem. Zobaczymy się w tych katakumbach. I ja już to, co tutaj dzisiaj wykonamy, to po prostu sobie zbiorę. Zaliczę to sobie, żeby już zacząć inne misje na moim poziomie. Bo jak mówię, no tam już dalej nie jeżeli chodziło o tą jedną znajdźkę, czy tam jeden aktualizację o misji, to nie była ona aktywna z tego prostego powodu, że przeciwnicy byli za silni. Także ja się spróbuję wycofać na tym poza nagraniem i po prostu następnym razem zobaczymy się w tym bunkrze i zajmiemy się jakimiś innymi zadaniami. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli na tym live'ie, w szczególności Peter Ford, Grzechu i oczywiście Diablica. I zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Dziękuję wszystkim tym, którzy obejrzeli dany materiał na YouTubie. Trzymajcie się, dzięki Grzechu, trzymaj się Maro, no trzymaj się Grzechu, również wszystko dobrego, miło, że wpadłeś. I może wy wszyscy wpadliście i poświęciliście mi dany czas. Trzymajcie się. Cześć.